Larnaka dla większości turystów kojarzy się z portem lotniczym, z którego to kierują się na malownicze plaże. Ale czy warto poświęcić czas na zobaczenie samej miejscowości? Gdzie można obserwować flamingi i czemu zawdzięczają swą barwę? Czy mimo kaprysznej pogody warto wybrać się na szlak Cave Greco? Czy ser halloumi jest rzeczywiście tak popularny na Cyprze? I gdzie znaleźć najpiękniejsze plaże południowo-wschodniego wybrzeża? Zapraszam na wyspę pełną cytrusów, szumiących fal i bogactwa zabytków starożytności. Cypr jest trzecią co do wielkości wyspą Morza Śródziemnego, leżącą na styku trzech kontynentów – Europy, Azji i Afryki. Sama wyspa zaś kształtem swym przypomina nieco żółwia zwróconego w stronę Azji. Przez 4000 lat Cypr był targany różnymi wojnami i okupowany przez wiele cywilizacji. Najeźdźcy poza krwawym żniwem wojen pozostawili także język, kulturę czy mity. I to właśnie dzięki tym zawirowaniom można tu znaleźć rzymskie amfiteatry i odeony, stojące tuż obok brytyjskich budowli kolonialnych, prawosławne cerkwie w pobliżu muzułmańskich meczetów, z których wyrastają smukłe minarety, czy też weneckie kamienne mosty, lusignańskie gotyckie opactwa, czy bajkowe zamki. A wszystko to okraszone jest malowniczymi krajobrazami oraz niepowtarzalną i zachwycającą swą urodą przyrodą. Jednym z pierwszych obrazów rzucającym się w oczy przyjeżdżającemu turyście ze środkowej Europy są drzewka pomarańczowe. Ich owoce kuszą swym kolorem i zapachem, zachęcając do natychmiastowej i darmowej degustacji. Niestety, smak ich jest bardzo kwaśny, co gorsza, pozostaje w buzi na dosyć długo po zjedzeniu. Nic też dziwnego, ponieważ drzewka, które owocują podobno 3 razy w roku, otaczając wszelakie parki, ulice czy aleje, są odmianą dekoracyjną. A na widok leżących pod drzewami cytrusów, miejscowi reagują podobnie jak my na śliwki mirabelki. Jednak już pomarańcze zakupione na bazarach czy nawet w marketach to już uczta dla podniebienia, a swą słodkością znacznie przerastają te eksportowane i znane z naszych supermarketów. Pierwsze wzmianki dotyczące Cypru pochodzą już z XVII wieku przed naszą erą. Wtedy to o wyspie jako o wielkim eksporterze miedzi pisali Egipcjanie. W późniejszym czasie wyspę zamieszkowali Mykeńczycy, Fenicjanie, Persowie, czy na początku naszego wieku wyspa przeszła pod panowanie Rzymian. Szczątki tych wszystkich antycznych cywilizacji rozsiane są niemal na całej wyspie w postaci licznych stanowisk archeologicznych. Budowla znajdująca się za impresami to akwedukt Camares, a właściwie jego szczątki, ponieważ z budowli, która miała około 10 km długości, zostało raptem 33 łuki. I tutaj samoistnie nasuwa się zagadka, z którego wieku pochodzi oto ta budowla. Można pomylić się, powiedzmy, no około 2 stulecia.
tak, też jak podejrzewam większość osób, pomyliłem się. Zasugerowałem się po prostu antycznym widokiem tego budynku. Natomiast akwedukt pochodzi z XVIII wieku naszej ery i działał on do końca lat 30. XX wieku. Dostarcza on wodę do Larnaki z wioski ze źródłem oddalonej o około 10 km. Budowę akweduktu zlecił ówczesny gubernator i był to jeden z największych projektów zrealizowanych przez okupujących w owym czasie wyspę Osmanów. Zaś wystylizowana na epokę rzymską budowla dostarczyła wodę do dość sporego miasta przez niemal 200 lat. Jeżeli ktoś czuje się rozczarowany wiekiem owego akweduktu, to mogę zapewnić, że podczas mojego pobytu na wyspie mam zamiar odwiedzić wiele antycznych i pachnących niemal historią miejsc. I jako się rzekło, znajdujące się niemalże w samym sercu miasta stanowisko archeologiczne Kition, choć dziś nie wygląda zbyt imponująco i przypomina bardziej stertę kamieni, to w przeszłości prężnie działający ośrodek handlowy. Osada założona przez Mykeńczyków w XIII wieku przed naszą erą była pod panowaniem wielu imperiów, jednak dość częste w owym czasie trzęsienia ziemi doprowadziły ją do upadku. Napotykane zarośnięte boiska do koszykówki też niejako są zabytkiem. Nic zatem dziwnego, że Cypryjczykom nigdy nie udało się awansować do większego turnieju jak Mistrzostwa Świata czy nawet Europy w koszykówce, pomimo tego, że w większości wywodzą się przecież z Grecji, gdzie dyscyplina ta jest traktowana niemal jak religia. Im bliżej w kierunku centrum miasta, tym coraz większa liczba restauracji czy kawiarenek. Prezentują się dość klimatycznie, a oblepione są ukwieconymi donicami, zaś kolorowe, stylowe witryny i drewniane stoliki zachęcają do ich odwiedzenia. Dość często spotyka się tu lokalnych mieszkańców zaobserwowanych ich ulubioną grą tawli, a jako jej kompletny laik, z drugiej strony zaś gracz szachowy, miałem wrażenie, jakbym zawsze trafiał na koniec gry, kiedy to gracze składają figury po skończonej partii. Jednak ta odwrócona plansza z namalowanymi trójkątnymi oznaczeniami jest areną poważnej rozgrywki, do której potrzebne są jeszcze płaskie pionki oraz kostki, zaś początki tej gry sięgają 3000 roku przed naszą erą. Cerkiem świętego Łazarza. Nazwa tej świątyni nie jest przypadkowa, ponieważ właśnie tutaj został pochowany Łazarz. Tak, ten sam, który został wskrzeszony przez Jezusa. Łazarz po wskrzeszeniu został wypędzony z Izraela, następnie osiadł na Cyprze, a dokładnie w miejscowości Kilion, czyli obecnej Larnace, gdzie służył jako biskup przez 30 lat. Po jego drugiej śmierci, jakkolwiek dziwnie by to nie brzmiało, jego ciało, a właściwie jego szczątki zostały przewiezione do Konstantynopola, ówczesnej stolicy Cesarstwa Bizantyjskiego, skąd zostały przetransportowane do Francji, gdzie słuch o nich zaginął. Na przestrzeni lat świątynia była wykorzystywana przez chrześcijan prawosławnych i katolickich, jak i muzułmanów, gdzie w zależności od władających masywne kopuły przekształcane były w minarety, te zaś zastąpione zostały wieżą, która nadała świątyni obecnego wyglądu, czyli pewnego rodzaju mieszanki wschodu z zachodem. Wewnątrz budynku uwagę przykuwa rzeźbiony w drewnie i bogato zdobiony ikonostas, czyli ściana wypełniona licznymi ikonami, a same wnętrze kościoła łączy bizantyjski splendor z rzymską surowością. Natomiast schodząc dość stromymi schodami do kościelnej krypty, wyłania się otwarty grób Łazarza, który przez blisko 30 lat piastował funkcję pierwszego biskupa wyspy. Spacerując promenadą, która jak większość podobnych deptaków wypełniona jest licznymi restauracjami i sklepikami,
natrafiamy na Plac Europa, gdzie znajdują się brytyjskie budynki kolonialne z XIX wieku. W przeszłości były one siedzibami zarządców portu i urzędami, dziś zaś pełnią funkcję miejskiej galerii. Zresztą ślady brytyjskiego panowania na Cyprze są cały czas obecne, a poza charakterystycznym zabudowaniem obowiązuje choćby ruch lewostronny, angielskie nazewnictwo niektórych miejscowości czy gniazda elektryczne. Brytyjczycy także fizycznie zamieszkują tereny wyspy na suwerennych terenach baz militarnych, a stacjonujące tu wojska zarządzane są przez administratora wyznaczonego przez brytyjskiego monarchę. Powstały zaś w 1960 roku, kiedy to Cypr uzyskał suwerenność. Zresztą brytyjskie ślady nie są jedynymi spotykanymi na wyspie. Kilka kilometrów od centrum miasta, podążając w kierunku lotniska, natkniemy się na położony nad brzegiem jeziora meczet Halan Sultan Tekke. Jego biała kopuła wraz z charakterystycznymi minaretami urokliwie prezentują się na tle bujnej zieleni, wśród której brulują palmy i opuncja. Meczet Halan Sultan Tekke jest jednym z ważniejszych miejsc dla wszystkich muzułmanów. I z tego też powodu co roku przybywają tutaj liczne rzesze pielgrzymów. Wszystko to z tego powodu, że został wzniesiony na miejscu grobu ciotki Mahometa. Jak Mahomet jest ważny dla wszystkich muzułmanów, niech świadczy ten fakt, że ów kobieta nie była rodzoną, a tylko przybraną ciotką. Dodam jeszcze, że zginęła w dość kuriozalnych okolicznościach, ponieważ towarzysząc swojemu mężowi podczas podboju Cypru, spadła z wierzchu, tyle że nie konia, a osła. Sam grób owej ciotki znajduje się na tyłach świątyni, a wejście do meczetu jest bezpłatne. Należy jednak pamiętać o stosownym ubiorze oraz o zdjęciu przed wejściem butów. Na terenie kompleksu spotkać można także wiele kotów, których generalnie na Cyprze jest dość sporo. Na znajdującym się na obrzeżach miasta jeziorze dostrzec można skupisko białych i lekko różowych ptaków, których barwa piór uzależniona jest od ich diety, jaką stanowią słonowodne mięczaki. Jezioro znajdujące się właściwie tuż przy samym lotnisku w Larnace potocznie nazywane jest Słonym Jeziorem, ale słynie głównie z tego, że w czasie zimowym przylatują tutaj olbrzymie ilości ptactwa, w tym różowe flamingi. W sezonie letnim zaś znaczna część jeziora zasycha, tworząc błotną sarankową skorupę. Zresztą jeszcze 30 lat temu z tego miejsca pozyskiwano sól, która była jednym z głównych towarów eksportowych Cypru. Słone Jezioro to tak naprawdę zbiór kilku jezior, który przyjął nazwę, jak nie trudno się domyślić, od rodzaju wody. Obszar otaczający akwen to łagodne wzgórza, park miejski oraz liczne ścieżki przeznaczone zarówno na piesze wędrówki, jak i wycieczki rowerowe. Głównym powodem, z jakimi tu przybywają turyści i mieszkańcy, trzymając w ręku olbrzymie lornetki, są właśnie flamingi różowe. Flamingi są dosyć odpornymi ptakami, ponieważ potrafią wysiedzieć w lodowatej wodzie, która nad ranem bardzo często zamarza, ale także nie mają problemu z piciem wrzącej wody. Co ciekawe, są barwę zawdzięczają dzięki glonom i krewetkom solankowym, które znajdują się na dnie tego jeziora. Zastanawiało mnie zawsze, dlaczego flamingi bardzo często, będąc w jeziorze, stoją tylko na jednej nodze. Naukowcy tłumaczą to w ten sposób, że ich ciało szybko się wychładza, więc zmieniają nogę na nogę, aby uniknąć wyziębienia. No i jeszcze jedna ciekawostka, choć może troszeczkę drastyczna. Za czasów panowania rzymskiego przysmakiem ówczesnych mieszkańców były niestety języki z flamingów. Ptaki te są bardzo płochliwe. Mimo to
Obserwacja ich możliwa jest do pewnego stopnia przy zachowaniu spokoju i odpowiedniego dystansu. Na niewielkim przylądku wysuniętym na południowy wschód Cypru znajduje się jedno z bardziej malowniczych miejsc wyspy, rezerwat przyrody Cave Grego. Ten niewielki obszar zachwyca wapiennymi klifami, morskimi jaskiniami czy ciekawymi skalnymi formacjami. Znajduje się on mniej więcej pomiędzy dwoma kurortami turystycznymi, Protaras i Aia Napa. Znajdziemy tu wiele szlaków pieszych i rowerowych, a dobrym pomysłem na rozpoczęcie wędrówki i to z samego rana wydaje się jedna z wielu tu ustołowanych plaż. Warto zboczyć trochę z linii brzegowej, aby odwiedzić położoną na skalistym wzgórzu i oferującą piękną panoramę grecką cerkiew prawosławną. Kapliczka świętego Eliasza, co poza ciekawym położeniem oraz dość klimatycznym budynkiem rzuca się w oczy, są tutaj drzewka oblepione wręcz różnymi wstążeczkami. Takie wstążeczki można kupić na dole w sklepach, następnie wypisać na nich modlitwę i życzenie. Wtedy trzeba powiesić na jednym z drzewek, wtedy święty Eliasz zaniesie je ku niebiosom, a nam pozostanie już tylko nie grzeszyć, aby te życzenia się spełniły. Cudowne widoki skał i wzburzonego morza nie przesłania nawet gorsza pogoda, a piknikowe altanki pozwalają przeczekać chwilę intensywnego deszczu. Kolor gleby staje się wtedy jeszcze intensywniej rdzawy. Zresztą nie bez powodu region ten nazywa się Kokino Choria, co po przetłumaczeniu znaczy czerwone wioski. A jeszcze 50 lat temu, zanim turystyka zagościła to na dobre, w większości były tu uprawiane ziemniaki, a ich plony w postaci ciemno-czerwonych bulw zbierane były 3 razy w roku. Kolejnym idealnym schronieniem przed deszczem wydają się być jaskinie cyklopów. Eksploracja ich nie wymaga specjalnych umiejętności, nie są zbyt obszerne, a w dodatku otwarte z 2 stron. Jedna z legend mówi, że mieszkała tu rodzina cyklopów, które wylądowały z rozbitego statku. Druga zaś, ta według Homera, opowiada o przetrzymywaniu tu Ulisses z jego ludźmi po tym, jak zostali porwani przez jednookiego olbrzyma. Najnowsze podania nie są już tak intrygujące i opisują jaskinię jako schronienie dla pasterzy i kryjówkę cypryjskich żołnierzy przed wojną o niepodległość Cypru w 60. latach ubiegłego wieku. Na skalistym wybrzeżu usytuowana jest może niezbyt efektowna biało-niebieska kapliczka, jednak z pięknymi widokami na otaczające ją morze. Znajduje się ona na drodze do kolejnych atrakcji, stąd więc też turyści często o nią zahaczają. Bez wątpienia zaś magnesem przyciągającym tu turystów jest łuk Camara Teokoraka, który jest jednym z ciekawszych wytworów natury na Cyprze, a powstał w wyniku zapadnięcia się klifu do morza. Ta ciekawa formacja za mną to most skalny o szerokości około 7 metrów. Niestety z roku na rok jego stan się pogarsza, dlatego został ogrodzony. Wszystko wskazuje na to, że w przyszłości, to niedalekiej, podzieli los tego słynnego łuku Lekzira, który jest w Maroku. Spacerując wybrzeżem, praktycznie cały czas napotyka się na punkty widokowe, a jednym z nich jest Blue Lagoon. I choć kolor morza przy tej pogodzie nie odzwierciedla w pełni nazwy zatoki, to warto przysiąść na chwilę, wypatrując morskiego mitycznego potwora o nazwie Scylla, który podobno właśnie tu wyłania się z głębin Morza Śródziemnego.
Spacerując wśród pagórkowatego, surowego otoczenia, aż trudno uwierzyć, że jeszcze 100 lat temu dominował tu las jałowcowy. Jednak w ciągu zaledwie 7 lat został on wykarczowany, by posłużyć jako paliwo w okolicznych młynach, a zniszczenia były tak duże, że poprzedniego krajobrazu już nigdy nie udało się przywrócić. Kolejną atrakcją są jaskinie Seacaves, a za ich rzeźbę odpowiadają tu morskie fale wraz z wiatrem, który także odpowiada za zagłuszenie dość ciekawych spostrzeżeń jednego z turystów, więc go wyręczę i dodam, że owe krasowe jaskinie tworzą tunele wydrążone w głąb lądu do 80 metrów długości, a w przeszłości swoje skarby, przynajmniej według podań miejscowych, ukrywali tu piraci. Na koniec wędrówki miejsce najbardziej romantyczne z całego wachlarza atrakcji Cave Greco, czyli naturalny łuk skalny o długości 6 metrów, a otoczony jest pięknymi klifami i wzburzonym morzem. Przypowieść głosi, że osoba, która na środku mostu pocałuje swego wybranka i pomyśli życzenie, to niemal pewnym jest, że się ono spełni. Nie dziwi zatem nazwa Love Bridge, a atmosfera mostu staje się jeszcze bardziej czarująca o zachodzie słońca. Myślę, że każdy zapytany o narodowy produkt kulinarny Cypru odpowie halloumi. Halloumi to ser stworzone z mleka koziego i owczego. Dzięki wysokiej temperaturze topnienia można go smażyć lub też grillować. Halloumi podawane jest w wielu wersjach. W tym przypadku mam jako nadzienie do pierożków podane z miodem. Zaraz będę odpowiedzieć, jak to smakuje. Szczerze powiedziawszy, nie spodziewałbym się halloumi w wersji słodkiej i miodowej. Smakuje dość dobrze, ale coś jednak rzuca w oczy, zresztą to zauważyłem już szybciej, kupując ser w supermarketach halloumi, że brakuje mi tego charakterystycznego posmaku owczego. Mimo, że to jest pompowane. Na pewno nie wydaje mi się, że ktoś tak kombinował i dawał nowego mleka, tak jak często u nas jest przy osypach kupowanych w sezonie zimowym. Wydaje mi się, że ten mleko, ten ser może być jakoś zioła moczony, macerowany, co powoduje, że ten charakterystyczny posmak jest wyparty przez to. Może się mylę, ale tak może być. Przeciętny Cypryjczyk spożywa około 8 kg halloumi w ciągu roku. Różne jego odmiany dostępne są na targach, w supermarketach czy nawet najmniejszych sklepach. Charakterystyczną cechą jest biały kolor, kremowa i sprężysta konsystencja oraz wysoka temperatura topnienia. Stąd też smakuje wyśmienicie świeży, dodawany do owoców, mięs czy sałatek, jak i uzupełnienie dań makaronowych, pizzy czy nawet jajecznicy. Większość plaż, które przedstawiam, znajduje się w pobliżu dwóch znanych kurortów turystycznych, Protaras i Ayanapa. Same miejscowości zaś pełne są hoteli, apartamentów, atrakcji turystycznych oraz najwymyślniejszych knajp i restauracji, gotowych zaaranżować swój wygląd tak, aby jak najbardziej przyciągnąć turystów. Poza tym w Ayanapa znajduje się nieduży port z promenadą, idealną na wieczorne spacery. Kiedy jestem tu poza sezonem, miejscowości wydają się być wyludnione i trudno tu znaleźć żywe istoty. Oczywiście poza pewnymi wyjątkami. Cypr słynie z czystych i pięknych plaż. Nie dziwi zatem fakt, że aż 50 z nich uzyskało certyfikat błękitnej flagi. Przekrój plaż jest przeogromny, od złotopiaszczystych otoczonych turkusową wodą po kamieniste z ciekawymi formacjami w tle. Pośród nich znajdują się zarówno te otoczone hotelami z restauracjami, jak i bardziej dzikie, usytuowane głównie w małych zatoczkach.
Co na pewno rzuca się w oczy, to ich ilość i wydaje się, że nawet w pełnym sezonie niemożliwym jest ich pełne obłożenie. Do niektórych plaż, zwłaszcza w sezonie, należy jeszcze oczami wyobraźni umieścić leżaki i parasole w miejscu, w których dziś stoją stojaki. Największe wrażenie robi jednak Governance Beach, w której skład wchodzi właściwie kilka plaż oddzielonych od siebie białymi klifami, które to pięknie kontrastują z ciemnym, drobnym piaskiem.